jeszcze tu się wchodzi na te paranoje. Państwo zobaczcie. Mokro, zimno, wilgot i na te paranoje. Patrz, tu się wchodzi jeszcze. Trzeba mieć bilety. Za darmo nigdy, za darmo nigdy. Taka Warszawa. Nie ma wyższej kultury, nie ma wyższej sztuki, uniwersytety na najniższym poziomie. Moherowy, dobrze, tak, Warszawa, proszę bardzo. Warszawa, na Mazowszu, na Twistrze. Warszawa, złote tarasy, tu pojawiają się świadkowie Jehowy, święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, którzy przynajmniej coś dobrego robią, bo głoszą, bo za darmo, słowo Boże. Polska nie lubi słowa Bożego, no bo wiecie Państwo, Europa to takie miejsce, gdzie Jezusa zabili, Jahwę wyrzucili, przekazanie drugie wyrzucili, Biblię w śmietniku tu znajdziesz, Biblię tutaj na trawniku znajdziesz. I takie bzdury tylko, tak, 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 tak. Niby na głosy śpiewają, niby ładnie, ale prostactwo, prawda? I jeszcze słowa, paranoje, czyli że taka piosenka, no to państwa tam do niczego nie zachęci, nie zmobilizuje. Ja tak już pod kątem tego Wiesława Przybyłowicza, ja mówię, słuchaj, jeżeli sobie sam nie pomożesz, no to ci ludzie też nie pomogą, bo widzą, że ty o mieszkanie się nie troszczysz, o nic nie troszczysz, się nie chcesz, tylko mówisz, że masz codziennie po 5 zł. No to, ale to trzeba troszeczkę wiary w Pana Boga i nie gadać tak o Boże, tylko po prostu mieć rzeczywistej wiary. To ci wtedy ludzie pomogą. Ale to wiecie Państwo, jak to jest w Warszawie, że ten dziad sam nie skorzysta i komuś nie da. Czyli takie jest, proszę Państwa, w sumie to na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, u Polaczków, thank you. Tak, tak. Po polsku mówią normalnie i po co to śpiewać? Po co to śpiewać, proszę słabo, Państwa, słabo, słabo. Moherom? Po co to moherom śpiewać po angielsku? Wiem, że potraficie 3 razy mocniej. Skubas! Dobrze, dobrze. Dobrze, mohery. Tutaj macie też kościół świętego Jakuba na Ochocie. Zapraszamy moherów. Ale tutaj świadkowie Jehowy mogą was zaskoczyć, bo oni przyjeżdżają właśnie z Anglo, Ameryki, Białystok i tu stoją obok gitary. Już państwo widzą też gitarę. Stoją świadkowie Jehowy z Biblią pod pachą. Mają strażnicę, mają przebudźcie się. I bardzo dużo ludzi się interesuje. Jeszcze ci wśród tych niedobitków, którzy by chcieli się uwolnić i też pojechać do Anglo-Ameryki, Białystok, do 50. miasta. O, ucieczki, jak to kiedyś też ktoś u Żydów był winny, to mógł uciekać. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. A tu Warszawa, Państwo zobaczą. Komornik, jak ci wejdzie, proszę Państwa, no to ci dom zabierze pieniądze, majątek. No Janek Witek nic sobie z tego nie robił, bo oglądał w tym czasie Szczura na Marsie. No ale potem zawał serca, umarł niestety. A w Superekspresie tu warszawskim Głupole piszą tak. Zabili go i uciekł.